Upał, gorąco, tłum. Danuta Wegen z Olsztyna musi sobie wyobrazić, że jest otępiałą z przerażenia Żydówką, nagą. Pędzą ją wraz z innymi Żydami do stodoły. Ciężko to się czyta, drodzy Państwo. Jest to tekst poświęcony udziałowi olsztynianki w weselu Wojciecha Smarzowskiego, w filmie, który porusza bardzo trudne tematy związane z relacjami polsko-żydowskimi, chociaż nie tylko. W premierowy weekend ten film obejrzało prawie 140 tysięcy ludzi. O czym jeszcze piszemy w dzisiejszej Gazecie Olsztyńskiej? Na stronie trzeciej piszemy w naszym cyklu o instagramerkach z Olsztyna. Jest to taki cykl, który możecie poczytać i obejrzeć w każdy piątek. To jest strona trzecia. Na stronie dziewiątej troszeczkę historii, to jest również nowa rubryka w piątkowej Gazecie Olsztyńskiej. Piszemy o symbolicznym powrocie prymasa tysiąclecia do Stoczka Klasztornego. Piszemy o tym, jak prymas Wyszyński widział w armię w latach 50., bo tuż przed swoim aresztowaniem spędził wakacje w Orzechowie koło Olsztyna, przepraszam. I tam spotykał się z warmiakami, którzy niedługo potem wyjechali do Niemiec. I na stronie 12 jeszcze jeden tekst. Rozmowa z Marcinem Kulaskiem, szefem generalnym Nowej Lewicy. To jest partia, która powstała z połączenia Wiosny i SLD. A tak wygląda, drodzy Państwo, nasza pierwsza strona. To jest nasza piątkowa jedynka. Drodzy Państwo, co łączy te cztery teksty, o których wspomniałem? Otóż możecie je przeczytać albo w papierowym wydaniu Gazety Olsztyńskiej, albo kupując wydanie na kupgazetaolsztyńska.pl. Drodzy Państwo, zachęcam do lektury piątkowej Gazety Olsztyńskiej.